Wchodzimy, moi drodzy, w tajemnicę Wielkiego Tygodnia i odczytaliśmy mękę pańską w Niedzielę Palmową. Dlaczego? Dlaczego musiał cierpieć? Dlaczego taka męka? Dlaczego aż taka? Dlaczego? Po co? Po co? A nad głową jego umieszczono napis. Jaki? Jaki? Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Jezus umiera jako król Żydów. Jako król Żydów. Jako król narodu wybranego. I to Piłat napisał jako jego wina. Napisano w języku greckim, hebrajskim, aramejskim i łacińskim. Norwid powiedział, że został ukrzyżowany przez prawo rzymskie, przez harmonię i piękno greckie i przez hebrajskie nastawienie na zysk, na korzyść. Żeby to zrozumieć, spróbujmy krótko przebiegnąć dzieje zbawienia. Bóg zawiera przymierze z ludem, Abrahamem, Mojżeszem, wcześniej jeszcze z Adamem, z Noem, z Abrahamem, Mojżeszem. I to przymierze zostało zerwane. Prorocy mówili, nie zachowaliście tego przymierza, złamaliście przymierze, nie zachowaliście przykazań, Bóg ześle wam karę. Ale lekceważyli, nie słuchali proroków, nie słuchali ludów starszych. Zesłanie Izraela do niewoli, Królestwa Judy do niewoli. I Bóg wtedy obiecuje nowe przymierze, wieczne przymierze, przymierze pokoju. Przychodzi Jezus i mówi, ja jestem, ja jestem. I zostaje odrzucony przez swój lud. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Jezus umiera za swój lud. Za swój lud. I to jest niesamowite. Kto może zrozumieć mękę pańską? Wiecie, kto może najlepiej zrozumieć mękę pańską? Mąż, który walczył o swoją żonę i o dzieci aż do przelewu krwi. Żona, która walczyła o małżeństwo, rodzinę aż do utraty życia. I zostali odrzuceni, ukrzyżowani, są osamotnieni jak na krzyżu i cierpią odrzuconą miłość, odrzuconą, niechcianą, złamaną. Ten może to zrozumieć, ten może to pojąć, kto aż tak miłuje, aż tak kocha. Mówi się dzisiaj, żeby nie stawiać warunków. I zresztą nas tak uczą od wielu już tak lat, mówiąc o miłosierdziu, ciągle się powtarza, że miłość Boża jest bezwarunkowa. Zgadzacie się? Miłość, Bóg nas miłuje bez warunków. Zgoda? Bóg nas zawsze miłuje, zawsze miłuje. Bóg nas miłuje bez warunków. Jak słyszą to faceci, to mówią, fajna wiadomość, nie muszę się zmieniać, mogę być taki, jaki jestem, nie muszę nad sobą pracować. Kiedy słyszą to kobiety, mówią, muszę się wziąć za siebie, żeby być warta tego, godna tego. Jest różnica w mentalności. I nie bierzemy drugiego członu. Bóg nas kocha zawsze, bez warunków, ale więź z Nim i relacja z Nim jest obwarowana licznymi warunkami.
Gdziebyście nie otworzyli Biblię, to wszędzie są warunki tego przymierza. I sercem Starego Testamentu jest Księga Ozeasza. I w pierwszym rozdziale Księgi Ozeasza, jak poucza nas fantastyczny biblista Waldemar Chrostowski, polski, jest powiedziane: mówcie do braci swoich, mój lud, mój lud. I rzekł Bóg do Ozeasza: nadaj synowi swemu imię Lo-ammi, bo wy nie jesteście mym ludem, a ja nie jestem waszym. I tu niedopowiedzenie. Większość kodeksów nie ma tutaj dopowiedzenia. Biblia Tysiąclecia, oczywiście, żeby było wszystko klarowne, to jest napisane: a ja nie jestem waszym Bogiem. Ale to jest przekłamanie, ponieważ to jest formuła listu rozwodowego. Listu rozwodowego do odprawienia żony, zerwania przymierza. Ponieważ ty byłeś niewierny, to ja zrywam z tobą. Nie, tam nie ma tych trzech kropek, tam nie ma dopowiedzenia, tam są tylko puste miejsce. Wy nie jesteście moim ludem, nie zachowaliście przymierza, złamaliście przymierze, ale a ja nie jestem waszym Bogiem. Kłótnia małżeńska. Kłócą się tak, że aż sąsiedzi słyszą. I on mówi do niej: nie jesteś już moją żoną, a ja nie jestem. I przez usta mu nie przeszło, przez usta Bogu nie przeszło, że nie jest już ich Bogiem. Jeśli więc otwieramy dekalog, to pamiętajmy, że tam są warunki. Miłość Boga jest bezwarunkowa, ale relacja z Bogiem wymaga warunków. I to nieprawda, że bezwarunkowa miłość wymaga bezwarunkowych relacji. Bezwarunkowa miłość wymaga warunkowych relacji. Bóg, który nas kocha bezwarunkowo, stawia mnóstwo warunków. Choćby nawet takich: jeśli nie będziecie spożywali mojej krwi i mojego ciała, nie będziecie mieli życia w sobie. Żeby mieć życie w sobie, to co muszę zrobić? Spożywać jego ciało, spożywać jego krew. Jeśli chcecie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Kiedy was pokrzepię? Jeśli przyjdziecie do mnie, pokrzepię was. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Nie zginiesz, nie zginiesz. Będziesz żył na wieki, jeśli uwierzysz, że Bóg tak cię miłuje, że dał Syna swego za twoje grzechy, za twoje nieprawości. Czy Dawid nie był królem Izraela? Czy Dawid nie był ojcem niejako, praojcem całej genealogii? A jednak Salomon wyszedł z Betrzeby. Był cudzołożnikiem, był mordercą, zamordował męża, żeby posiąść Betrzebę. Był po prostu grzesznikiem, a jednak Bóg nie zerwał z nim przymierza. Oto warunek. Miłość Boga oparta jest na warunkach. Inne gadanie nawet profesorów, uczonych, fantastycznych ekspertów, profesjonalistów, no niesamowitych, wykształconych, którzy mówią inaczej, są po prostu dyrdymały. Bezwarunkowe relacje zniszczą nas, nasze małżeństwa, rodziny, Kościół, i brak warunków i brak konsekwencji stworzy z dzieci potworów. Nie jest to ani święte, ani dobre, ani zdrowe. Dekalog. Będę pośród ciebie, będę cię bronił, będę twoim Bogiem, będę
Cię uzdrawiał, będę Twoim lekarzem, będę Cię błogosławił, będę Cię wspierał, będę Cię wysłuchiwał, jeśli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Co to znaczy? Jeśli będę dla Ciebie jedyny, jeśli będę dla Ciebie wyłącznym Bogiem, jeśli będziesz mnie traktował jako jedynego Boga, nie ubóstwiał rzeczy innych, osób innych, ani też zysku, ani władzy, ani oglądalności, ani przyjemności, ani rozkoszy, ani swojego kota, psa czy samochodu. Jeśli będę dla Ciebie jedyny, czyli jeśli będę wyłącznym Bogiem, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, innych. Jeśli będziecie mnie szanować, jeśli będziesz mnie szanował, jeśli będziesz moje imię szanował, to znaczy nie będziesz pomiatał mną, nie będziesz lekceważył mnie, używał do byle czego, wyzywał. Czy żona będzie szanować męża, jeśli on mówi o niej pogardliwie, lekceważąco? Czy potem się do niego przytuli? Czy mąż przytuli się do żony i powie: moje kochanie, moje to słoneczko, jak słyszy do koleżanki, jak ta mówi, to idiota, no baran, głąb. Kogo ja wzięłam? Gdzie miałam oczy? To znaczy, nie bierz imienia Boga swego nadaremno, do czczych rzeczy, czyli nie lekceważ Go. Jeśli będziecie szanowali jeden dzień w tygodniu, czyli święty dzień, święć, jeśli poświęcisz mi dziesiątą część swojego czasu, jeden dzień w tygodniu dla mnie, dla modlitwy, dla służby Bożej, dla Słowa Bożego, poświęcisz czas dla rodziny, dla najbliższych, dla żony, dla męża, dla dzieci, będę Ci błogosławił, będę Ci błogosławił, będę Ci dawał życie długie i wszystko. Jeśli dasz mi dziesiątą część swoich pieniędzy, swoich planów, swojej modlitwy, życia w Kościele, dla rodziny, dla bliskich, będę Ci błogosławił. To jest dzień święty święcić, czyli to jest przymierze, to jest znak przymierza. Jeśli ten znak uszanujesz, to ja Cię uszanuję. Taka jest reguła, taka jest zasada. Czy w małżeństwie tak nie jest? No jak możesz wymagać, moi drogi, żeby żona poszła do ciebie, żeby poszła z tobą do łóżka i kochała cię jak kochanka najlepsza, jak ty ją w ciągu dnia masz za nic, nie pamiętasz, nie odzywasz się do niej, milczysz. Tak samo i mąż. Jeśli ty w tym momencie nie spełnisz pewnych warunków, pewnych postaw, to też nie będzie miłości szaleńczej. Tylko będzie po prostu ciężar. Będzie obowiązek. Jeśli będziecie szanować ojca i matkę, uczynicie ich ważnymi w swoim życiu, będę wam błogosławił. Mało tego, to przykazanie czwarte jest z obietnicą. Długie życie i szczęśliwe. Słowo kabot w hebrajskim, kabot, czyli czci, to nie znaczy całuj po rączkach. To znaczy spraw, żeby ojciec i matka czuli się ważni w Twoim życiu. Czuli się ważni. Nie wiem, co zrobić, ale żeby się czuli ważni, chciani, żeby czuli się dla Ciebie ważni. Są starzy, są chorzy, ale żeby mieli znaczenie w Twoim życiu. To znaczy czci, czyli żeby oni czuli wartość swoją. Żeby byli kochani, odwiedzani, dzwoń do nich, odwiedź ich, poświęć trochę czasu. To jest dla Twojej korzyści, dla Twojej korzyści. Czy święty Paweł w liście do Efezjan, 5 rozdział, nie mówi: chłopie, jeśli kochasz swoją żonę, to sam dla siebie korzyść odnosisz. Miłuj swoją żonę, jak Bóg umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Poświęć się. I ofiaruj się, wyrzuć sam śmieci, zaściel łóżko, wejrze człowieku, włóż do zmywarki talerze, podziękuj za obiad, podziękuj, przeproś. Boże, tyle jest małych, drobnych rzeczy, żeby być miłym, żeby sprawić, że chce się żyć.
Jeśli będziecie szanować siebie, to w tym momencie i ja również wam będę błogosławił. Jeśli nie będziecie mordować dzieci, starych, chorych, kogokolwiek, to i ja będę, nie będę was karał, bo Bóg ma prawo karać. Tak jak w Starym Testamencie, tak i w Nowym. Jak ktoś mi mówi, że Bóg nie karze i to nie może zsyłać nieszczęścia, to albo jest głupi, albo niedouczony. Bo Jezus mówi, jeśli nie rozpoznaliście czasu swego nawiedzenia, to ześlę was, na was karę. Wasz kościół będzie pusty, wasz dom będzie pusty, wasza rodzina będzie pusta. Sami dla siebie będziecie żyć. Nikt nie będzie wam już potrzebny, będziecie sami dla siebie. Dom wasz zostanie zburzony, zniszczony, kamień na kamieniu nie zostanie. Zlekceważyli? 70. rok? Rzymianie przyszli, zniszczyli wszystko, rozpędzili po czterech stronach świata i Żydzi są wszędzie. I taka jest reguła. Odcierpią karę, przyjdzie czas i wróci lud. Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Bóg jest wierny. Gdy oblubienica jest niewierna, daje jej w kość. Co to znaczy? Pamiętam taką rodzinkę. Chłopak wychowywany po katolicku, ale coś na studiach powichrzyło mu się, bo spotkał właśnie uczonych profesorów, którzy mówią więcej seksu, więcej pornografii, więcej samogwałtu, masturbacji, więcej rozkoszy, więcej erotyki, więcej kondomów i tak dalej. No to poszedł. No i potem zamiast ślubu życie sam na sam ze swoją przyszłą żoną. Naukowcy mówią, że 90% chłopaków, jak zamieszkuje razem, to 90% dziewcząt, jak zamieszkuje z chłopakiem razem, to ma nadzieję, że to jest okres przejściowy i będzie ślub. A 80% chłopaków, którzy zamieszkują przed ślubem, wykazały badania, że nie ma w ogóle żadnego postanowienia, że będzie ślub. Przeciwnie, biorą. I bardzo jest to wygodne. I bardzo jest to wygodne. Więc jeżeli w tym małżeństwie wychowali tego syna i nagle się dowiadują, że on zamieszkuje razem. No i pewnego dnia przyjechali w odwiedziny, kolacja, wszystko, ostatni pociąg odjechał, ostatni autobus odjechał. No i chłopak do mamy: mamo, czy możemy tą noc przespać się tutaj? Oczywiście, możecie. No, ale w osobnych pokojach. Ale mamo, to już 5 lat przecież żyjemy razem, jak może? No właśnie. Ja was będę wspierać, ale ja tego nie akceptuję i u mnie w domu ja decyduję i śpicie osobno. Po tej nocy kłótnie się zaczęły między nimi. Kobieta postawiła twardo i powiedziała, albo się żenisz, albo wypad. I facet rozstał się z nią. 2 tygodnie wytrzymał, zmiękł, wyzymało go i w końcu z bukietem róż przyszedł do swojej już 5 lat kandydatki na żonę, oświadczył się jej, a potem przyszli do rodziców i przeprosili je za głupoty. Za głupoty. Jeśli Bóg zawiera przymierze, stawia warunki, to niedochowanie tych warunków jest szkodą dla nas samych. Bóg jest dobry i przykazania Jego są dobre i zachowanie ich jest dla nas dobre. I wiedzą o tym doskonale ci, którzy ich nie zachowują, bo dostają w kość i muszą cierpieć i potem muszą odcierpieć i muszą się leczyć i muszą długo pracować nad sobą, żeby to wszystko poodwracać. Diabeł, szatan w raju był inteligentny i dzisiaj mamy bardzo inteligentnych ludzi, bardzo wykształconych, którzy jak diabeł w raju elegancko kuszą i zwodzą. Samorealizacja, indywidualność, niepowtarzalność i bez warunków, bez stresu, a potem jest stres sądu ostatecznego. Jeśli Bóg mówi nie cudzołóż, to dla naszej korzyści.
jeśli nie będziesz cudzołożyć, jeśli nie będziesz współżyć przed małżeństwem, jeśli nie będziesz uprawiał rozpusty, homoseksualizmu, szukał pornografii, masturbacji, żył bez zobowiązań, brać, jeśli nie będziesz, będziesz szczęśliwy w małżeństwie, będziesz szczęśliwy i będziesz miał siłę, moc, będziesz wstrzemięźliwy. Jeśli nie będziesz kłamać słowem, czynem, życiem, jeśli nie będziesz pożądać, jeśli opanowujesz chciwość nie tylko żony bliźniego, ale żadnej rzeczy, która jego jest, będziesz szczęśliwy. Niektórzy mówią, proszę księdza, chodzenie do kościoła mi nic nie daje. No chodzę do tego kościoła i nic mi to nie daje. Dobrze, ale czy ty spełniłeś warunki tego przymierza? Czy ty w ogóle wiesz, jakie są warunki tego przymierza? Czy ty chcesz to wiedzieć? Jeśli się dowiesz, to będziesz wiedział, co masz uczynić, żeby Bóg spełnił swoje obietnice. Żeby Bóg spełnił swoje obietnice. A On zawsze spełnia swoje obietnice. To, co Bóg obiecuje, dotrzymuje. I męka Chrystusa jest tego dowodem. I Eucharystia, którą przyjmujemy, jest tego dowodem. Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, to jest moja krew nowego i jakiego? Przymierza. Za was, za mnie, za ciebie wylana, za mnie, za ciebie wydane, za mnie już zapłaciłem za ciebie, tyś mój, wybawiłem cię, tyś moja, więc wróć do mnie, nie bój się, wróć. Wyznaj, po co trzymać to, po co się usprawiedliwiać i gnębić samego siebie i dusić i schnąć. Przyjdź, wyznaj i zacznij na nowo. Wiecie, czym jest konfesjonał? Jest resetowaniem, jest zerowaniem. W małżeństwie też tak jest. Żono moja, zdradziłem cię, wiem, przepraszam, nigdy więcej tego nie zrobię, wybaczam ci. To jest zerowanie. Co to znaczy? Nie użyję tego nigdy przeciw tobie, koleżance, siapsiłce nie powiem, nie będę się jej zwierzać. Nie użyję tego przeciw tobie, nie będę tego używać w kłótni. I to jest zerowanie. Bóg nas zbawił. Dlatego też wybiera was. Tyś mój, tyś moja. Zapłaciłem za ciebie wielką cenę. Masz wielką wartość w moich oczach. Nie umiera się za byle co, nie umiera się za rupiecie. Jesteśmy cenni w oczach Boga i dlatego też chciejmy wejść na tą drogę. Chciejmy słuchać Słowa Bożego, żebyśmy wiedzieli, jakie są warunki tego Bożego przymierza i znaleźli się na dobrej drodze prowadzącej do nieba i zeszli z drogi prowadzącej do wiecznego potępienia. Amen.